Proszę Państwa, Pałac Kultury Stalina i Lenina zawsze po 10 był kolorowy, teraz stoi po 10, w nocy nie jest i po 11 nie jest. W ogóle mało tego koloru tu jest w tej Warszawie. Czasem jest, ale to też przez 5-7 minut. Natomiast tutaj, proszę Państwa, z tej strony najbardziej było widać, jak ci gedeonici, gdy rozdawali, proszę Państwa, Nowy Testament, Pismo Święte, to moherowa Warszawa. Co? Kto? No boń. Tylko się biją, kłócą, dymy robią. Do śmietnika wyrzucali Nowy Testament. Aż wstyd. Na bruk, na trawę, na krzak, na drzewo. Tak? I rechodupstwa uprawiają przedpotopowe. Jezus powiedział, że tak samo jak w czasie potopu, gdy jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, i nie spostrzegli się, że Noe wszedł do arki. I nastał potop, zmiótł wszystkich. Tak samo będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. To czyli, że Jezus dokładnie znał Pisma, a kiedyś to nie chodzili z Biblią pod pachą jak świadkowie. Kiedyś to trzeba było znać z trzech źródeł albo mieć to naizuść. Prawda? Na welinie, na skórze, na kamieniu było pisane w różnych miejscach. Także, proszę Państwa, czczono Biblię w sensie szanowania. Nie całowali jak papież Biblii czy ziemi. Czy oto Słowo Boże w tych rzymskich wersjach z żelaznymi zębami mówią tam, prawda? No, że oto Słowo Boże. No co Słowo Boże? Do śmietnika wyrzucasz, na ziemię, na krzaki, na bruk, Słowo Boże.